co wiemy, to było jego ostatnie słowo, bo było pytanie sędziego Trybunału, zresztą klasycznego Savonaroli, sędziego Vido, że czy prosi o ułaskawienie, o to odpowiedź. Natomiast kiedy już to wygłosił swoim współskazańcom, z którymi był sądzony, powiedział, najtragiczniejsze jest to, że ci, którzy będą mnie teraz skazywali i gnali na śmierć, przyjdzie im później mnie rehabilitować. Miał rację. Imre Nagy zginął na szafocie. To jest bardzo wstrząsająca scena w tym filmie Marty Meissarosz. Proszę naszych słuchaczy o obejrzenie, bo film jest dostępny. I został pochowany jako bezimienny na dziedzińcu więzienia. Tego, gdzie go zgładzono na ulicy Kozma. W 1961 roku przewieziono jego ciało pod mur cmentarza komunalnego Rákos Keresztúr i na tym cmentarzu przeleżał bezimiennie w krzakach do 1989 roku. Stąd tytuł tego filmu. Niepochowany, tak. I opozycja węgierska śledziła jego ślady jako bohatera rewolucji, jako tego, który się nie ugiął w obronie pryncypiów i stanął w obronie narodu, a nie partii komunistycznej. I w efekcie dokładnie zlokalizowała tę mogiłę, która dzisiaj nazywa się Parcelą 301, i dokładnie pamiętam, że jeden z bohaterów tej opozycji węgierskiej, a mój wielki przyjaciel Imre Mejcz, do dziś bardzo ważna postać, który 6 lat po 56 przesiedział w więzieniu do amnestii w 63, a półtora roku w celi śmierci, pokazał mi jeszcze te krzaki, jeszcze kiedy ta parcela była nieuporządkowana. Dopiero wiosną 1989 roku Imre Nagya ekshumowano i 16 czerwca, dokładnie w rocznicę jego stracenia 1989 roku na Placu Bohaterów w Budapeszcie pochowano go ponownie wraz z tymi, którzy zostali, dwóch razem z nim innych skazano na śmierć i stracono tego samego dnia. Były o tłumy? 5 nad ranem. Były ogromne tłumy wtedy w czerwcu 89, to było katarzis. Wtedy wypłynął na scenę wielką węgierską niejaki Viktor Orban, ale to już jest inna opowieść i pewnie dopiero za dekady w naszym cyklu, bo to za wcześnie. Natomiast akt był iście szekspirowski taki, że dosłownie kilkanaście dni później, bo 9 lipca tegoż 1989 roku umiera Janosz Kadar, o którym wiemy, że to on, a nie Rosjanie, doprowadził do śmierci Imre Nagya, bo nie chciał mieć rywala, bał się go, co udowodnił w swoim niesamowitym, zupełnie też iście szekspirowskim wystąpieniu 12 kwietnia 1989 roku, kiedy już cierpiąc na chorobę Alzheimera, plótł przed członkami najwyższych władz państwa o tym, że on chciał dobrze, a wyszło tak, jak wyszło. Widać było, że poszedł do grobu i zmarł 9 lipca 1989 roku rano, a po południu Sąd Najwyższy już demokratycznych Węgier uniewinnił i zrehabilitował Imre Nagya. Tylko jedno pytanie mam na koniec. Z tych notatek, bo to jest niezwykłe, te notatki już w czasie internowania, kiedy on wie, że rewolucja się nie udała, kiedy wie najpewniej, że z życiem nie ujdzie. Czy on jakoś tego żałował? Czy żałował, że poszedł za daleko? Bardzo cierpiał. W ciągu tych niespełna 2 lat w odosobnieniu, a później w więzieniu stracił ponad 15 kilogramów. Mamy dowody, że wielokrotnie płakał, że wielokrotnie się wahał, ale ostatecznie wygrał sam z sobą. Stał twardo na stanowisku, że to on miał rację,
że on stał z ludem, że on stał z narodem, że historia jest po jego stronie i że musi za to zapłacić najwyższą cenę w takich okolicznościach. Czyli dał dowód niesamowitego męstwa i twardości charakteru, co film Marty Mejsarosz wyjątkowo plastycznie pokazuje. O Imre Nagyu opowiadał profesor Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog, znawca Węgier, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję. To była Biosfera. Za chwilę informacje. Po informacjach klasyki dla grzeszników. Zapraszam. W Żukowie Trybunalskim prowadzi śledztwo w sprawie obietnic, jakie według doniesień prasowych miał składać pracownik gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Bartłomiej Misiewicz. Według rzecznika prasowego piotrkowskiej prokuratury Sławomira Mamrota śledztwo wszczęto po zawiadomieniu złożonym przez dwóch posłów opozycji. Wszczęcie tego postępowania ma ścisły związek z zawiadomieniem o dwóch posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którzy składając w prokuraturze okręgowej swoje zawiadomienia i zeznania stwierdzili, że wiedzę o tym czerpią na podstawie publikacji prasowej w jednym z tygodników społeczno-politycznych. Mowa o tygodniku Newsweek i jego doniesieniach, według których Bartłomiej Misiewicz miał zaproponować radnym Platformy Obywatelskiej w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS-em po to, by zyskać większość przy wyborze nowego wicestarosty bełchatowskiego. Śledczy będą sprawdzać, czy doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na obiecywaniu radnym przez Bartłomieja Misiewicza udzielenia korzyści osobistej i majątkowej. Występek ten określony w artykule 229 paragraf 1 kodeksu karnego przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Po doniesieniach Newsweeka Bartłomiej Misiewicz poprosił ministra obrony narodowej o zawieszenie go w funkcjach pełnionych w Ministerstwie Obrony. Pożegnaliśmy Eugeniusza Rudnika, prekursora muzyki elektronicznej i elektroakustycznej w Polsce, kompozytora, reżysera dźwięku docenianego na całym świecie, współtwórcę studia eksperymentalnego Polskiego Radia, pierwszego w kraju profesjonalnego studia muzyki elektroakustycznej. Zmarł 24 października, miał 83 lata. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Warszawie i w rodzinnym Kamieńczyku nad Bugiem. Grzegorz Maciak. Eugeniusza Rudnika żegnali m.in. dziennikarze, kompozytorzy, władze Polskiego Radia i Narodowego Centrum Kultury. Eugeniusz Rudnik w latach 50. studiował na Wydziale Łączności Wojskowej Akademii Technicznej. Po konflikcie z wojskowym przełożonym jako skazaniec wylądował na ponad rok w kopalni. Po zwolnieniu podjął pracę w Polskim Radiu. Od 1958 roku związał się ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia, wspomina Krzysztof Szlifirski. Właściwie nigdy się muzyką nie zajmował, a to zetknięcie się z muzyką elektroakustyczną, z tym, że można wziąć dźwięk do ręki w postaci taśmy, wyzwoliło w nim wrodzoną wrażliwość, a on był w tym mistrzowski. Eugeniusz Rudnik podejmował takie przedsięwzięcia, które kompozytorzy mający do dyspozycji komputery realizowali kilkadziesiąt lat później. Dziś inspiruje młode pokolenie, mówi Marek Chrodniczy z Narodowego Centrum Kultury. On nas zaskoczył i powiedział, że by się powiedzieli na to, gdyby właśnie młodzi artyści spróbowali zinterpretować moje prace. Cały czas był otwarty dla innych. W latach 60. Eugeniusz Rudnik skomponował słynny utwór Skalary. Współpracował m.in. z Krzysztofem Pendereckim. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Czy musiał współpracować? Sesja naukowa 100 lat awangardy w Polsce zainaugurowała obchody roku awangardy 2017. W Pałacu Prezydenckim zebrali się przedstawiciele instytucji, które zainicjowały upamiętnienie polskiej awangardy, w tym Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi oraz Muzeów Narodowych w Warszawie i w Krakowie. Dziękował im za to prezydent Andrzej Duda. Dziękuję za te wszystkie inicjatywy, które Państwo podjęliście w swoich placówkach na terenie całego kraju, muzeach, teatrach, instytutach promocji tej awangardy i pokazania szeroko opinii publicznej, bo mam nadzieję, że tak właśnie się stanie, tego ogromnego wpływu, jaki w budowie nowoczesnej Polski odegrała sztuka i prąd awangardy i formiści, którzy byli pierwszą grupą artystyczną w tym nowym kierunku, który wprowadzał Polskę w niepodległość. Tak, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, nawiązując do słów prezydenta, podkreślił, że obchodami stulecia polskiej sztuki awangardy nieoficjalnie otwierany jest pięcioletni projekt Niepodległa 2018. To jest po prostu wspaniała polska sztuka, wspaniała polska kultura, która rozpoczyna bardzo ważny czas,
który będzie mówił o polskiej tożsamości, o polskich wyborach, o polskiej kulturze także. Niepodległa to jest projekt związany ze stuleciem polskiej niepodległości. Z okazji inauguracji Roku Awangardy 2017 w Pałacu Prezydenckim otwarto salę formistów. Prace ukazują mało znany aspekt ich twórczości, malarstwo i grafikę o tematyce religijnej. Dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi i Muzeów Narodowych w Warszawie i w Krakowie. Ekspozycja będzie prezentowana w Pałacu Prezydenckim do stycznia 2018 roku. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zbliża się godzina 23, czas skończyć nasz magazyn. Zachęcam Państwa do słuchania naszej strony, a ja już dziękuję za uwagę. Witold Tabaka, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pascal twierdził, że gdyby Kleopatra miała krótszy nos, losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. Co decyduje o wydarzeniach historycznych? Co wprawia w ruch historię? Co ją motywuje? Nad tym wszystkim będę zastanawiał się wraz z moimi gośćmi w audycji Nos Kleopatry w każdy czwartek o godzinie 23.10. Serdecznie zapraszam. Wiktor Świetlik. Autopromocja. Minęła 23. Kleopatry. Polskie Radio 24. Kleopatry. Informacje dnia. Zakończyła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla szefowej MEN-u. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafi do trzeciego czytania. Prawdopodobnie nie będzie głosowana na tym posiedzeniu Sejmu. Szefowie dyplomacji Polski i Grecji spotkali się w Atenach. Dyskutowali między innymi o kryzysie migracyjnym. Paulina Łukawska, zapraszam. W Sejmie zakończyła się debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska, krytykująca zapowiadaną reformę. Debacie przysłuchiwała się Katarzyna Ingram. Zdaniem przedstawiciela wnioskodawców, posła Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej, minister Anna Zalewska ma złe rozeznanie sytuacji i warunków przeprowadzenia reformy. Nasz wniosek o wotum nieufności wynika m.in. z przekonania, że takie działania, tak gwałtowne, bez programu, bez dobrych podręczników, bez przemyślenia, bez policzenia kosztów, nie jest żadną gwarancją dalszego podnoszenia jakości nauczania w polskich szkołach. Wręcz przeciwnie. W obronie minister edukacji głos zabrała Beata Szydło. Premier mówiła, że reforma jest wynikiem wsłuchania się w głos wyborców. Beata Szydło zaznaczała także, że reforma jest dobrze przygotowana i będzie perfekcyjnie wprowadzona. Mamy pieniądze na tę reformę, mamy propozycje dla nauczycieli gimnazjum, mamy wreszcie program i plan przeprowadzenia tych zmian. Potrzeba jest dialogu, rozmowy i przede wszystkim spokoju. Działamy metodycznie, zgodnie z planem. Premier zapowiedziała, że rząd przyjmie projekt reformy oświaty na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do trzeciego czytania. Wieczorem członkowie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracowali nad poprawkami zgłoszonymi do projektu ustawy autorstwa PiS-u. Większość poprawek zgłoszonych przez Platformę i Nowoczesną odrzucono. Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz tłumaczył po zakończeniu posiedzenia, że zastrzeżenia opozycji były niemożliwe do zaakceptowania. Gdyby poprawki opozycji zostały uwzględnione, to z tej ustawy by chyba nic nie zostało. Warto zwrócić uwagę na to, że zdecydowana większość poprawek opozycji zmierzała do skreślenia poszczególnych artykułów bądź części tych artykułów. Poseł Piotrowicz tłumaczył, że w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego chodzi przede wszystkim o wprowadzenie jasnych zasad, jakie obowiązują tę grupę zawodową. Nie może być tak, że sędziowie Trybunału są specjalnie wyróżniani i uprzywilejowani, podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości. Z argumentacją PiS-u nie zgadza się Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. To jest po pierwsze taka smycz dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie naprawdę nieskończony zbiór bubli prawnych. Główne nasze zastrzeżenia do tej ustawy, no to przede wszystkim to, że się wpycha taką boczną furtką trzech nielegalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To, że to jest tak naprawdę spis represji, jakie mogą spotkać sędziów. Z
współautor części poprawek do ustawy o statusie sędziów Trybunału był Borys Budka. Polityk PO uważa, że chociaż poprawki zostały odrzucone, warto było je zgłosić. PiS zaserwował kolejną ustawę, kolejne niekonstytucyjne przepisy i rolą odpowiedzialnej opozycji jest to, by takie przepisy piętnować, próbować zmieniać. Hipokryzja PiS polega na tym, że przez rok wmawiano nam, że Trybunał Konstytucyjny potrzebuje naprawy, po czym tak naprawdę okazało się, że chodzi tylko i wyłącznie o to, by mieć swojego prezesa. Kadencja obecnego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego upływa 19 grudnia. Głosowanie nad przepisami, nad którymi pracowali dziś wieczorem posłowie, nie odbędzie się jutro. Prawdopodobnie nastąpi to za 2 tygodnie. Kryzys migracyjny i pomysły na jego rozwiązanie to jeden z głównych tematów rozmów szefów dyplomacji Polski i Grecji. Podczas wizyty w Atenach Witold Waszczykowski przypominał o forsowanej przez Grupę Wyszehradzką propozycji elastycznej solidarności. Zakłada ona dobrowolność udziału w programach rozmieszczenia uchodźców adekwatnie do możliwości gospodarczych danego kraju. O szczegółach Karol Darmoros. Szef MSZ Witold Waszczykowski podkreślił, że Polska nie zaakceptuje obowiązkowego mechanizmu relokacji migrantów. Dzielenie ich na siłę i rozprowadzanie po Europie jest działaniem niehumanitarnym, wbrew ich woli. I dlatego według Witolda Waszczykowskiego odpowiedzią na kryzys migracyjny jest elastyczna solidarność. Polska pomaga na tyle, na ile może, mówił minister. Polska wysyła znaczącą pomoc dla uchodźców syryjskich do Libanu i do Jordanii. Tą pomoc będziemy zwiększać. Jednak grecki premier Aleksis Tsipras groził ostatnio blokadą unijnych funduszy dla krajów nie przyjmujących imigrantów. Szef greckiej dyplomacji Nikos Kosias zgadza się ze stanowiskiem swojego premiera, ale jak zaznacza, należy wysłuchać propozycji wszystkich państw. Pomysł Grupy Wyszehradzkiej przedstawiony przez polskiego ministra uważam za bardzo interesujący. Ostateczną decyzję w sprawie sposobu rozwiązania kryzysu migracyjnego Unia Europejska podejmie w grudniu. Z Aten Karol Darmo. Polskie Radio. Prognoza pogody. Jutro w północnej połowie kraju duże i całkowite zachmurzenie oraz opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie także samego śniegu. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami duże, ale tu padać nie powinno. Temperatura wyniesie od 3-4 stopni na północnym wschodzie i Pomorzu Wschodnim do 8-9 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 23 na naszej antenie. Czas teraz na najświeższe wiadomości sportowe. Sport w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, mówi Henry Kurbaś. Choć to dzień, w którym mecze rozgrywały drużyny Ligi Europejskiej UEFA, no ale że nie ma w ich gronie już polskich zespołów, więc pozwolą Państwo, że je tym razem pominę. Myślę za to, że wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem tego, co działo się wczoraj niestety bez widzów na trybunach na stołecznym stadionie przy Łazienkowskiej. Znakomite widowisko w Lidze Mistrzów stworzyły nafaszerowane gwiazdami futbolu Real Madryt i warszawska Legia. Remis 3-3 to wielki sukces legionistów, ale wszystkim przypada do gustu także postawa, doskonała postawa warszawskiej drużyny, która groźnego, sławnego rywala wcale się nie przelękła. Nic dziwnego, że z gry podopiecznych zadowolony jest ich trener Jacek Magiera. Jestem zadowolony z tego, jak drużyna grała. W jaki sposób zareagowała na to, że przegrywaliśmy 2-0, na to, w jaki sposób ze sobą współpracowała, jak była za sobą, jak ofiarnie grała ślizgami, blokując czy wybijając pustej bramki po stałym fragmencie gry. To jest to, co buduje. Natomiast mnie cieszy to, że graliśmy w piłkę, że byliśmy drużyną, która przez duże okresy czasu była w posiadaniu piłki, grała kombinacyjnie i stwarzała sobie sytuację do strzelania gola. Nie ma tymczasem niespodzianek w ogłoszonym przez Adama Nawałkę składzie kadry na 2 listopadowe mecze reprezentacji. Przypomnijmy, że w tym miesiącu biało-czerwoni zagrają 11 na wyjeździe z Rumunią o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata, a 3 dni później na wrocławskim stadionie w towarzyskiej konfrontacji z zespołem Słowenii. Selekcjoner reprezentacji powołał do kadry wszystkich jej czołowych graczy, oprócz kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Jedynym nowicjuszem jest pomocnik Jagiellonii Białystok Jacek Góralski. Czas na inne dyscypliny. W Glasgow na zawodach Pucharu Świata w kolarstwie torowym polski zespół w składzie Adrian Tekliński, Dawid Czubak, Szymon Sajnok i Daniel Staniszewski ustanowił nowy rekord kraju w drużynowym wyścigu na dochodzenie na 4 km. O dziś rekordowy wynik to 4 minuty 3,3 i 18 sekundy. Taki wynik biało-czerwoni uzyskali w eliminacjach. To był 4. rezultat. I jutro w pierwszej rundzie rywalizacji będą konkurować w najszybszym dziś na torze Brytyjczykami.
W eliminacjach drużynowej rywalizacji kobiet Polki uzyskały dziś trzeci wynik, jutro też czeka je walka z Brytyjkami. Spotkaniem z gospodyniami imprezy z zawodniczkami Kazachstanu polskie hokeistki na lodzie rozpoczęły warsztanie udział w turnieju kwalifikacyjnym do rozpoczynających się za 462 dni w lutym 2018 zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Polki na inaugurację przegrały 1-4. Jutro spotkają się jeszcze z Brytyjkami, a w niedzielę z Meksykankami. Na Węgrzech i w Słowenii rozpoczęły się turnieje męskiego hokeja w ramach tzw. europejskiego challenge'u. W węgierskiej imprezie uczestniczą biało-czerwoni, którzy dziś w meczu z gospodarzami przegrali 1-2. Na turnieju odbywającym się w Słowenii Białoruś pokonała Francję 3-0, a Słowenia wygrała z Łotwą 3-2. Niefortunnie, nieudanie reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn rozpoczęła eliminację do Mistrzostw Europy w roku 2018. W trójmiejskiej Ergo Arenie biało-czerwoni nie dali rady rywalom z Serbii, ulegając im 32-37. Wyraźnie zawiedziony czołowy od lat zawodnik polskiej drużyny Karol Bielecki. Przespaliśmy, myślę, że początek, później goniliśmy cały mecz nieudolnie i cóż, porażka 5 golami. Także na pewno to boli, bo punkty stracone u siebie są niezmiernie ważne. Otworzyliśmy bardzo źle zawody i wyglądało tak, jak wyglądało. Także no niestety nie daliśmy rady już tego odrobić i tak przegraliśmy. Brakuje nam tego czegoś, no nie wiem, czy Michalczyka Osiniego, ale generalnie nie funkcjonuje tak, jak powinien. I już w niedzielę drugi mecz naszej drużyny w eliminacjach, tym razem na wyjeździe spotka się z reprezentacją Rumunii. Miejmy nadzieję, że zaprezentuje się korzystniej. I na zakończenie krótko o tenisie. Chorwacki tenisista Marin Cilic jest 7. zawodnikiem, który zapewnił sobie udział w kończącym sezon 2016 turnieju ATP World Tour w Londynie. Decydowało o tym dzisiejsze zwycięstwo 6-3, 7-6 nad Belgiem Dawidem Goffinem w 1/8 finału turnieju Masters w Paryżu. A turniej w Londynie startuje 13 listopada. Polskie Radio 24. Trwa ostatnia godzina wieczornego pasma w Polskim Radiu 24, już 10 minut po godzinie 23, a to czas najwyższy na cotygodniowe spotkanie z historią w audycji Nos Kleopatry. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik w Nosie Kleopatry, a moimi gośćmi są pan profesor Andrzej Zięba, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. I Jan Abgarowicz, prezes Fundacji Dziedzictwa i Kultury Ormian Polskich. Dzień dobry. Już wiadomo, szczególnie po drugim z panów, po tytule bym powiedział, o czym i o kim będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie, ale będziemy rozmawiać o tym również w kontekście, a przynajmniej zaczniemy od, bym powiedział, kontekstu nie tyle ormiańskiego, co polsko-ukraińskiego i od podobieństw związanych z rzezią Ormian, z masakrą Ormian, a rzezią wołyńską. Czy to są wydarzenia, które oczywiście, pomijając skalę, rzeź Ormian była dużo większym wydarzeniem, ale czy to są wydarzenia, które można porównać? Z pewnością można porównać. Mi się wydaje osobiście, że skala, rzeczywiście no, liczbowo Ormian ponad 100 lat temu zginął o wiele więcej niż Polaków na Wołyniu. Natomiast analogii jest dużo. Poza tym, jeżeli, tak mi się wydaje, jeżeli rozpatrujemy sprawę ludobójstwa, to liczba ofiar jest jakąś sprawą wtórną. Ważne jest, właśnie na pewno dla ofiar, bo wszystko jedno, czy jesteś mordowany w towarzystwie miliona czy 100 tysięcy. I bardziej chyba istotna jest ideologia. No a jak można szukać analogii? No w ogóle Wołyń i stosunki polsko-ukraińskie to jest teraz temat bardzo, bardzo popularny, dużo się na ten temat mówi. Ale po pierwsze chyba pojęcie Wołyń trzeba trochę rozszerzyć. Wołyń jest jakimś hasłem, bo przecież Wołyń jest symbolem, nazwijmy to po ukraińsku na razie, wydarzeń, które miały miejsce, też przyjmuje się 43-44 rok, ale ja rozszerzam tę datę, powiedzmy od roku 39, bo mam nawet w rodzinie taką historię, że mój ojciec, który był w Piadykach dyrektorem szkoły i na szczęście 17 września poszedł w kierunku Zaleszczyk, znalazł się we Francji, a już 19 Ukraińcy przyszli go zabić, czyli powiedzmy zabójstwa na tle ideologicznym, na tym tle, żeby usunąć naród polski. Takie pierwiostki Wołynia. Pierwiostki, tak, właściwie to już się zaczynało
zaraz po wejściu Rosjan. To się potem trochę uspokoiło, bo Rosjanie jednak prowadzili swój deal i oni prowadzili swoją politykę. Zresztą to są rzeczy powszechnie znane. Natomiast trzeba rozszerzyć i ramy czasowe, jak również ramy geograficzne, właściwie na całych kresach, przede wszystkim w województwie. Oczywiście Wołyń był może najbardziej zorganizowany, ale te incydenty, te wydarzenia, jak mówię, żeby zostać nomenklaturę ukraińską, miały miejsce również w województwie tarnopolskim, w województwie stanisławowskim, a nawet już w późniejszym czasie na Zakierzoniu, czyli na dzisiejszych. To mówi Jan Abgarowicz dla porządku i powiedzmy, te wydarzenia, jeżeli jeszcze zostajemy przy Wołyniu, również dotknęły wspólnoty ormiańskie. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, nie tylko wspólnoty polskiej, bo każdy obcy element był usuwany. To dotyczyło Czechów, Żydów przede wszystkim, no ale również Ormian. Ormianie byli traktowani przez Ukraińców, przez UPA, przez ideologów UPA, identycznie jak Polacy. I w tym sensie Ormianie polscy są w tej samej sytuacji, po tej samej stronie konfliktu, co Polacy. Z tym, że tutaj może się wtrącę, żeby profesor Zięba sprecyzować, zlokalizować wydarzenia ludobójcze, praktyki ludobójcze, których ofiarami byli Ormianie polscy. To nie było na Wołyniu. To było w tej drugiej fazie walki z Polakami. Ukraińska Armia Powstańcza podjęła próby wypędzenia i wymordowania Polaków i wszystkich innych ludzi identyfikowanych jako Polaków z dawnej Galicji Wschodniej. I to wtedy Ormianie stali się ofiarami tych niecnych praktyk, bo właśnie Ormianie polscy historycznie związani byli z tym regionem. A więc Kuty, Baniłów Ruski, Kuty na pograniczu dawnej Galicji i Bukowiny, a w okresie międzywojennym Polski i Rumunii, i Baniłów Ruski już za tą granicą, na Bukowinie. Kuty to bardzo istotne miasto generalnie rzecz biorąc, dla kultury ormiańskiej. Przed wojną odbywają się tam jarmarki ormiańskie, targi. Jest takim miastem, można by powiedzieć, no, rozpoznawalnym jako miasto ormiańskie. Po tych wydarzeniach właściwie zamiera ten żywot ormiański. Kuty miały swój szczególny klimat kulturowy. To było miasteczko nieduże, w okresie międzywojennym jakieś 7 tysięcy ludzi, które zamieszkiwali Polacy, Rusini, Ukraińcy, Ormianie, Żydzi, więc wieloetniczne. I ta społeczność była w każdym tym segmencie etnicznym bujna, to znaczy rozwijała się świetnie, aż do tego momentu, kiedy przyszedł nacjonalizm ukraiński i położył kres tej symbiozie wielokulturowości kuckiej. A mordy na Ormianach kuckich właściwie były mordami popełnionymi wobec rodzin czasami dwu- albo trójetnicznych. Bo małżeństwa przez wieki zawierane przez przedstawicieli trzech obrządków katolickich, którzy mieszkali w Kutach, pomiędzy łacinnikami, grekokatolikami i Ormianami katolikami, sprawiły, że te rodziny, te klany rodzinne wymieszały się etnicznie, więc dodatkowo to okrucieństwo właściwie niszczyło tą żywą tkankę współżycia etnicznego. To były straszne wydarzenia, zwykle działy się nocą, ich apogeum to kwiecień 1944 roku. Właściwie front już wtedy nasuwał się na te obszary, front sowiecko-niemiecki, i do Kut zdążyła wejść jakaś jednostka sowiecka, która z pewnych powodów, być może taktycznych, wycofała się na pewien czas i wtedy nastąpił ten atak. A więc jak gdyby UPA korzystało z ostatniego momentu, kiedy mogło mordować. Nocami schodzili z gór, Kuty są położone, otoczone górami, i wedle planu, ulica po ulicy, wybierając domy, gdzie mieszkali Polacy bądź Ormianie, przystępowali do straszliwego mordowania. Palenie, zarąbywanie siekierami, oczywiście także egzekucje. Właściwie
zginęła większość ludności ormiańskiej Kut. Pan Zbigniew Banugiewicz ostatnio policzył dokładnie te ofiary, jest ich ponad 200 osób. Inni, którzy próbowali się ratować, uciekli. Dzisiaj Kuty to właściwie jednoetniczna społeczność, dużo zresztą mniejsza, dużo mniej liczebna, gdzie zostały już tylko ślady po Ormianach postaci cmentarza. Trudno było mieszkać w takim miejscu, zresztą jako Polacy Ormianie mogli stamtąd wyjechać i z tej szansy skorzystali po II wojnie światowej. Panowie, czy jest możliwe, bo zaczęliśmy od właściwie no ta analogia, jak widać, jest głębsza pomiędzy, też taka no, analogia krwi, można by powiedzieć, pomiędzy rzezią wołyńską przeprowadzoną na Polakach, Żydach, Ormianach, a tym, co wcześniej spotkało Ormian w dużo większej skali. Czy można powiedzieć, jaka, ilu Ormian zginęło w ogóle podczas wydarzeń na Wołyniu? Czy to jest kilkaset osób, czy więcej? Sądzę, że kilkaset. Z tym, że no, trudno tutaj policzyć, bo musielibyśmy też doliczać Polaków pochodzenia ormiańskiego. To, o czym mówiłem, czyli małżeństwa międzyobrządkowe, to było zjawisko nie tylko kuckie, to było zjawisko ogólnopolskie, więc ci, którzy ginęli we Lwowie, akurat we Lwowie było mniej tych wydarzeń, ale ci, którzy ginęli w innych wsiach i miasteczkach województwa tarnopolskiego, stanisławowskiego czy lwowskiego, to bardzo często byli ludzie, którzy posiadali jakiś procent krwi ormiańskiej. Ale na pewno takich, o których możemy powiedzieć, że są, że byli Ormianami, bo byli obrządku ormiańsko-katolickiego, było kilkaset wśród ofiar ludobójstwa popełnionego na Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich. Ja tu chciałem uzupełnić dwie rzeczy. No bo tutaj pan profesor mówił o wieloetniczności, no takim przykładem wieloetniczności jest ksiądz Isakowicz-Zalewski. On ma krew polską, jego dziadek był duchownym grecko-katolickim pochodzenia rusińskiego, ormiańskiego, rusińskiego, czyli ukraińskiego, no i oczywiście Isakowicze to rodzina ormiańska, więc to jest taki żywy przykład tego mieszania krwi, tego jak to wyglądało i tak było często. Drugi przykład dotyczy... Czyli takiego procesu, który wydawałoby się, że no, zabezpiecza przed tego rodzaju wydarzeniami, a często okazuje się, że to jest bardzo, bardzo złudne, tak? Asymilacja no, jednych i drugich grup. No nie, ma, nie zabezpiecza, jak się okazało, bo choćby te małżeństwa mieszane, które były również zabijane, czy przez zmuszanie Ukraińców, którzy mieli jakieś wątpliwości do uczestnictwa w tych mordach, że mieli krew na rękach, żeby współuczestniczyli, takie sytuacje, jak wiadomo, miały miejsce. A co do mordowania Ormian, czy prób zabójstwa w tym wypadku, to ja miałem też w rodzinie taki wypadek, gdzie z kolei na południe od Kołomyli, czy generalnie dosyć daleko odkąd, mój stryj mieszkał na takim folwarku, tam resztówce, no i też cudem ocalał, bo jakaś znowu Ukrainka Ludowita ostrzegła go i on przy 20-stopniowym mrozie praktycznie na bosaka 20 kilometrów uciekł i to mu się do najbliższej osady, gdzie byli Polacy, udało się uratować. Ilu się nie dało, ilu takim właśnie Polakom rozsianym, bo Kuty to był taki bord skoncentrowany w jednym miejscu, wejście do miejsca, gdzie Ormianie żyli w zgrupowaniu i tam to, o tym mówimy, bo to jest pewnego rodzaju symbol dla nas Ormian, tak jak Krwawa Niedziela jest symbolem dla, z 1933 roku jest symbolem dla Polaków, tak Kuty są dla nas symbolem, ale mówię, no gdzie tam dopadli, to mordowali. Można powiedzieć, że te małżeństwa mieszane to nawet dodatkowy czynnik, który prowokował nacjonalistów. Nacjonalizm nie znosił mieszania krwi. Chciał czystej krwi. Chciał terytoriów, na których będą mieszkali tylko ludzie jednej nacji. Więc uderzenie ukraińskiego nacjonalizmu poszło szczególnie w te miejsca, które uważała ideologia nacjonalistyczna za zagrożone. Stąd też ginęli Ukraińcy, którzy okazywali się polonofilami.
prawda? Bo to też była ten element grząski dla nacjonalistów, który trzeba było wypalić i zniszczyć. I tutaj dochodzimy do pierwszej analogii. Więc jeżeli mogę, zaraz właśnie przejdziemy do analogii, bo mówiliśmy o tragedii, no kilkuset, ale też kilku tysięcy osób zapewne, no jeżeli chodzi o ucieczkę, o strach pochodzenia ormiańskiego czy Ormian w okresie rzezi wołyńskiej. Natomiast no, dla części z tych ludzi mogła być to trauma wtórna. W sensie trauma wtórna, czy no, odbywało się to mniej więcej 30, niespełna 30 lat po gigantycznym ludobójstwie Ormian przeprowadzanym przez Turków, o którym chciałbym, żebyśmy rozmawiali resztę tej audycji. I poszukali analogii, na które zresztą Jan Abgarowicz zwrócił mi uwagę wcześniej w rozmowie, która była trochę inspiracją do tej audycji. Gdzie są te analogie? Pierwszą analogią jest właśnie ideologia. Ideologia, w której to, co mówił przed chwilą pan profesor Zięba, że rzezie wołyńskie miały na celu uzyskanie jednoetniczności terytorium. I to też było celem i przyczyną. Przyczyną była chęć, idea panturanizmu, prawda, która powiedziała, z tym, że ona była troszeczkę szersza, bo to nie chodziło tylko o Turków, tam oszczędzali Mahometa, prawda, czyli wyznawców islamu. Niemniej jednak nawet Ormianie mogli się ratować, niekiedy przyjmując islam. Niekiedy mówię, bo niekiedy nawet i tego, były wypadki nawet i takie, taka chęć ich nie ratowała. Czyli uzyskanie na określonym terytorium monoetnicznego społeczeństwa. I tak to samo mówił manderyzm, dokładnie. To jest, czyli można być ten podkład ideologiczny i skutek, do którego dożyli inspiratorzy i wykonawcy tych obu, teraz już porzućmy ukraińską nomenklaturę, ludobójstw, był cel ten sam. I tutaj muszę powiedzieć, że rzezie ormiańskie nie były bezpośrednią traumą dla Ormian polskich, ponieważ u nas na ówczesnych terenach, no może nie polskich, ale w tym momencie austriackich, bo tam były największe skupiska Ormian polskich, mieliśmy swoją własną traumę, pierwszą wojnę światową, która tak bezpośrednio narodowo nie dotykała. Ale oczywiście intelektualnie i to my poczuwaliśmy się z więzią i cały czas byliśmy, powiedzmy, my i Ormianie tureccy, to jest ten sam naród zachodnio-turecki, ponieważ społeczność ormiańska poszła dwoma drogami kulturowymi. Czyli na terenach obecnej Ukrainy raczej nie było uciekinierów z terenów Turcji. Trudno mi powiedzieć, na pewno byli, natomiast nie było to zjawisko tak masowe, jak na przykład do Francji, czy w pewnym wejściu Ameryki. Prawda, no było i my politycznie próbowaliśmy, tylko cóż Polacy mogli politycznie, a tym bardziej Ormianie, którzy stanowili mniejszą rzecz. O tym się mówiło i mówię, była to trauma, ale taka trauma, jak dzisiaj wiemy, że się dzieje gdzieś wojna, prawda, na Bałkanach, czy ten, to jest dla nas też trauma, ale nie bezpośrednio. A w przypadku tej rzezi, która dokonywała się 100 lat temu, przeprowadzona przez państwo tureckie na mniejszości ormiańskiej, również dochodziło wcześniej do tego takiego mieszania kulturowego, tego, o czym rozmawialiśmy, że wydawałoby się, że to stanowiło zabezpieczenie, a okazało się w pewnym momencie najbardziej zwalczanym elementem Turków i Ormian. Nie sądzę, żeby w Turcji, to znaczy w Imperium Osmańskim jeszcze, tej formie państwowej, która poprzedziła istnienie Turcji nowoczesnej, żeby tam takie same procesy akulturacyjne zachodziły, co między Ormianami, Rusinami, Ukraińcami, a Polakami. Dlatego, że tu nie było, w tej naszej części Europy, nie było tak głębokich różnic religijnych. Natomiast różnice międzyobrządkowe tylko. Natomiast w Imperium Osmańskim istniały dwa światy odrębne. Świat islamu i świat chrześcijan. Chrześcijanie byli mniejszością uciskaną, traktowaną pogardliwie i spychaną na margines życia, głównego nurtu życia kulturalnego, ekonomicznego, rozmaitych, czy ty widziałaś, formach opresji dziady przez czytały Biblię katolickie. Jeżeli ktoś chciał zbliżyć się do tego świata lepszego, lepiej sytuowanego, świata awansu politycznego czy ekonomicznego,
no to musiał porzucić własną religię chrześcijańską i przyjąć islam, co go wykluczało ze społeczności chrześcijańskiej. Więc tutaj była granica i pewnie dlatego ta nienawiść, która się rozlała w dobie I wojny światowej, ale i wcześniej, uderzyła tak potężnie i zniszczyła praktycznie całą tą populację chrześcijańską, nie tylko ormiańską, także asyryjską. I tu pytanie. W Imperium Osmańskim funkcjonowały mniejszości chrześcijańskie, także przecież na terenie Europy przez bardzo wiele lat. No, nie podejmowano decyzji o wymordowaniu wcześniej Bułgarów, Greków czy kogoś innego. Jak to się stało, że mniej więcej w roku 1915 nagle Turcy decydują się po prostu wymordować naród? Mniejszości religijne w Imperium Osmańskim żyły w systemie tak zwanych miletów, czyli samorządów religijno-etnicznych, i Ormianie mieli taki swój milet, na którego czele stał patriarcha ormiański Konstantynopola, Stambułu, i ten milet, ten system miletów niejako zabezpieczał istnienie owych mniejszości, bo zobowiązywał je do pewnych rzeczy wobec państwa, podatki, inny rodzaj usług. Jednocześnie dawał pewne granice dla rozwoju ekonomicznego. Panie profesorze, tu na chwilę postawimy kropkę, a właściwie przecinek, bo za chwilę wrócimy i poprosimy o dokończenie tej wypowiedzi. Słyszymy się z państwem po przerwie. Zostańcie państwo z nami. Niedługo wrócimy. Będziemy dalej rozmawiać o rzezi Ormian, a także jej podobieństwo do rzezi wołyńskiej. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Amerykańska noc wyborcza na żywo w Polskim Radiu 24. So let's be stronger together, my fellow Americans. Specjalni goście, eksperci, komentarze, analizy i opinie. If I become president, I would certainly intervene and do the best I can to help you. Już 8 listopada od godziny 23 do 9 rano. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie www.polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 23:30. Paulina Łukawska, zapraszam. 6 rodzin złożyło do prokuratury krajowej swój sprzeciw na postanowienie o ekshumacji bliskich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratury Ewa Bialik. Powtórzyła równocześnie, że prokuratura działa na podstawie kodeksu postępowania karnego, którego uregulowania nie dopuszczają możliwości złożenia zażalenia na postanowienie o ekshumacji. W październiku tego roku ponad 200 członków rodzin części ofiar katastrofy smoleńskiej zaapelowało do wszystkich ludzi dobrej woli, duchownych i przedstawicieli władz o powstrzymanie ekshumacji ich bliskich. Rosja nie chce już wydawać krótkoterminowych wiz na wjazd do Kaliningradu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej podjęło decyzję o zakończeniu tej praktyki, poinformował portal Gazeta.ru, powołując się na komunikat resortu. Według rosyjskiego portalu turyści nie będą mogli już wjeżdżać na specjalnych warunkach do obwodu kaliningradzkiego od 1 stycznia przyszłego roku. Program wydawania krótkoterminowych wiz obowiązywał od stycznia 2015 roku. W oficjalnym komunikacie nie podano, dlaczego Moskwa postanowiła go przerwać. Wiadomo jedynie, że Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania w obwodzie kaliningradzkim specjalnej strefy ekonomicznej. Właśnie Rosja, podobnie jak Polska, zawiesiła bezterminowo mały ruch graniczny w tym rejonie. W tym przypadku decyzja Moskwy jest odpowiedzią na działania Warszawy, która najpierw zawiesiła mały ruch graniczny na czas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży, a później postanowiła go nie wznawiać. Kandydat populistycznej austriackiej Partii Wolności na prezydenta Austrii ostro skrytykował tureckie władze za działania w ostatnim czasie. Norbert Hofer opowiedział się za natychmiastowym zerwaniem unijnych negocjacji akcesyjnych z Turcją.
Największa krytyka ze strony Hofera spadła na prezydenta Turcji Recepa Erdogana. W komunikacie prasowym prawicowy kandydat na prezydenta Austrii stwierdził, że Turcja pod rządami Erdogana coraz bardziej staje się państwem autokratycznym, gdzie łamane są prawa człowieka i wolność prasy. Według Norberta Hofera Turcja obecnie odsuwa się kulturowo i społeczno-politycznie od wartości ważnych w Unii Europejskiej. Jego zdaniem Europa nie może dać się szantażować Turcji. Hofer stwierdził również, że wspólnota musi potrafić rozwiązywać swoje problemy samodzielnie, a nie wciąż tylko dawać się ośmieszać. Dlatego też według Hofera należy zerwać unijne negocjacje akcesyjne z Turcją i skupić się na konsekwentnej ochronie zewnętrznych granic Unii. Powtórka drugiej tury wyborów prezydenckich w Austrii odbędzie się 4 grudnia. Prócz kandydata austriackiej Partii Wolności o najwyższy urząd w naddunajskim państwie walczyć będzie popierany przez lewicę Aleksander van der Bellen. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Na kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 zapraszam o godzinie 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. Nowy nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio, złożył dziś list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. Ceremonia odbyła się w Belwederze. Listy uwierzytelniające złożyli dziś także prezydentowi Polski ambasadorowie Republiki Portugalskiej, Republiki Tunezyjskiej i Republiki Cypryjskiej. Nuncjusz apostolski w Polsce jest przedstawicielem papieża przy kościele w Polsce oraz pełni rolę ambasadora wobec władz kraju. Jego zadaniem wobec władz państwa, oprócz funkcji reprezentacyjnej, jest także m.in. podtrzymywanie poprawnych stosunków między stolicą apostolską a rządem danego kraju oraz prowadzenie rokowań, jeśli dotyczą one relacji państwo-kościół. O swojej bliskości i modlitwie zapewnił papież Franciszek ludność zamieszkującą środkowe Włochy, dotkniętą przez niedzielne trzęsienie ziemi. Zrobił to dzwoniąc osobiście do ordynariusza diecezji Spoleto Nursia, obejmującej zrujnowane tereny. Ten telefon był wspaniałą niespodzianką. Papież zapewnił nas o swojej bliskości, ale pytał też, jak ludzie przeżywają tę sytuację i jak konkretnie można pomóc. Powiedziałem mu, że to już ponad 2 miesiące trudnych warunków życiowych i obaw o własną przyszłość. Ojciec Święty wyraził solidarność z cierpiącymi, a także smutek z powodu bezpowrotnej utraty tak wielkiego bogactwa religijno-artystycznego tych ziem, mówił arcybiskup Renato Bocardo. Z centralnych Włoch nadal napływają kolejne informacje o szkodach spowodowanych najpotężniejszym od 36 lat trzęsieniem ziemi. 9 listopada 35 bezdomnych podopiecznych krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio wyruszy do Rzymu. Wciąż można wesprzeć ich wizytę w Wiecznym Mieście i spotkanie z papieżem Franciszkiem. Bezdomni wezmą udział w europejskich rekolekcjach radości i miłosierdzia. Od 11 do 13 listopada poprowadzi je w Rzymie sam papież Franciszek. Spotkanie w stolicy Włoch organizuje Stowarzyszenie Fratello, które na co dzień przygotowuje spotkania dla osób wykluczonych. A serwis z życia Kościoła przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. W Polskim Radiu 24. Nos Kleopatry. Naszej rozmowy, bo rozmawiamy o wydarzeniach zarówno sprzed 100 lat, kiedy państwo właściwie kończące swój żywot w Imperium Osmańskie wymordowało, można powiedzieć, mniejszość ormiańską, a także o analogiach do tego, co wydarzyło się w roku 1943-1944 na Wołyniu, a także innych obszarach dzisiejszej Ukrainy, czyli o rzezi wołyńskiej. Rozmawiam, przypominam, z panem profesorem Andrzejem Ziemą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z Janem Abgarowiczem z Fundacji Dziedzictwa i Kultury Ormian Polskich. Panie profesorze, pan wspominał o systemie miletów, który pozornie zabezpieczał prawa mniejszości, ich bezpieczne funkcjonowanie na terenie Imperium Osmańskiego. Mówimy o mniejszościach religijnych, ale też narodowych, co za tym idzie. I co się stało w latach po wybuchu I wojny światowej w 1914, że w stosunku do tych Ormian ten system nie zadziałał? Właściwie trzeba się cofnąć jeszcze przed I wojną światową, bo system miletów się przeżył już w wieku XIX, a to dlatego, że zmieniła się polityka imperium.
ono się czuło zagrożone z każdym dziesięcioleciem wieku XIX. Traciło siły żywotne, traciło terytoria, najpierw w Europie, potem także na Kaukazie, na rzecz wyzwalających się narodów bałkańskich, na rzecz Rosji, która wkraczała na Kaukaz jako wyzwolicielka chrześcijan. I w efekcie zaczęła się nerwowa polityka imperium, które dążyło do zniszczenia tych mniejszości oskarżanych o nielojalność wobec Turcji. Ale zasadniczo nacjonalizm turecki zaatakował dopiero na przełomie wieku XIX i XX, w wypadku Ormian takim przełomem w ich traktowaniu przez Turcję były wydarzenia lat 1894-96. Sultan Abdulhamid II zmobilizował dzikie plemiona górskie, Kurdów zwłaszcza, do rzezi Ormian. Oblicza się, że zginęło wówczas jakieś 300 tysięcy Ormian, płonęły ich domy, zabierano ich majątek, więc to, co się stało po wybuchu I wojny światowej, to był kolejny rozdział, z tym, że oczywiście najgroźniejszy, o największych rozmiarach. I tu też jako przyczynę podałbym zarówno nacjonalizm, ten, o którym wspomniał pan Jan Abgarowicz, tą ideologię panturkizmu, plus jeszcze niepowodzenia na froncie z walki z Rosją. Turcja zaangażowała się w te wydarzenia wojenne po stronie państw centralnych. Więc trzeba było jakoś wytłumaczyć przegraną. Tłumaczono to nielojalnością ludności na pograniczu rosyjsko-tureckiej, ludności ormiańskiej, chrześcijańskiej. I to był ten wstęp do podjęcia decyzji. Władze w Konstantynopolu, rząd już młodo Turków zawyrokował, że ludność ormiańska ma być wyniszczona na tych obszarach, które stały się zapleczem frontu. I wydarzenia ruszyły w błyskawicznym tempie. Od kwietnia 1915 roku, kiedy ofiarą praktyk ludobójczych padli Ormianie w Konstantynopolu, to była elita ormiańska, to byli lekarze, artyści, dziennikarze, kupcy, bankierzy, duchowni, a potem w kolejnych miesiącach i latach, bo ludobójstwo trwało ponad 5 lat, potem poszła prowincja, z której Ormianie mieli być wygnani. Tak brzmiał oficjalny rozkaz Talat Paszy, czyli ministra spraw wewnętrznych Turcji, ale to wygnanie było tylko eufemizmem. Tak naprawdę byli mordowani w sposób okrutny, między innymi przez gnanie całych rodzin, całych wiosek, miasteczek kilometrami przez pustynię, ale także byli zabijani, gwałceni, topieni, podpalani, właściwie praktyki te same, które widzimy później na Wołyniu. Te same techniki mordowania. W sumie tym razem, w tym największym rozdziale ludobójstwa popełnionego na Ormian, oblicza się ofiary na 1,5 miliona. Czasami są też szacunki idące wyżej, do 2 milionów. To są potężne straty. To właściwie chyba olbrzymia większość tego narodu ormiańskiego, który należał do zachodniej gałęzi, reprezentował tą kulturę zachodnioormiańską. Ormianie się dzielili na wschodnich i zachodnich. Ludobójstwo, jak powiedziałem, trwało kilka lat. Nie skończyło się tylko na terytorium Turcji, bo potem, gdy już po I wojnie światowej wojska tureckie weszły w głąb przedwojennego terytorium rosyjskiego, tam te praktyki kontynuowano. To już były mordy nie na ludziach nielojalnych czy podejrzewanych o nielojalność wobec państwa. To już były mordy przez zemstę. Mordy z zemsty. Mordy, które miały zlikwidować raz na zawsze kwestię ormiańską. Tak to formułowali architekci tych wydarzeń, czyli ministrowie, przywódcy Turcji. Oczywiście ta koligacja czy podobieństwo najczęściej podkreślane przez Ormian dzisiaj nie jest nawiązaniem do rzezi wołyńskiej, ale do Holokaustu przez zarówno skalę, gigantyczną skalę, jak i taki
zupełnie destruktywny wpływ na funkcjonowanie nawet biologiczne wspólnot ormiańskich. Czy rzeź Ormian odgrywa taką, to jest taki dzisiaj centralny punkt dla Ormian, bym powiedział, odniesienia, takim, że można to porównać do roli Holokaustu wśród Żydów, pytanie do Jana Abgarowicza. To jest to samo. To jest to samo. Jacy Żydzi ocaleli? Ci Żydzi, którzy nie znajdowali się na terytorium, czyli znaleźli się poza zasięgiem ludobójczej maszyny, i ci Żydzi, którzy nie wyobrażały na szczęście. Którzy, no nie, no byli Żydzi w Ameryce, prawda? No nie, chodzi mi na terenach. Hitler nie doszedł, no prawda? Nie, ale mówię, a ci, którzy znaleźli się w zasięgu, no to mieli jakieś wyjątkowe szczęście. Mi się wydaje, że nawet, oczywiście to nie ma znaczenia, ale chyba procentowo, choć mówi się, że Żydów została garstka na terenach polskich, to Ormianie byli o wiele gorszy w sytuacji. Tam nikt nie został. Może porównywalne albo większe części populacji Ormian ocalały, dlatego że, jak tutaj pan profesor mówił o technikach ludobójczych, to one są praktycznie identyczne. Jedna różnica jest techniczna, bo Ukraińcy działali, musieli zacząć sprawę w ciągu dnia czy dwóch, a Turcy mieli czas i lokalnie, prawda, nie było tak. Nie? Ale tutaj wspominane też było, że działaniem ludobójczym to po prostu mieli geograficzne i klimatyczne, użyli świetnie władze tureckie. Czyli to z kolei przywodzi na myśl model sowiecki, gdzie wykorzystywano, no, że tak powiem, dobrodziejstwa klimatu do zabijania. No tak, ale jest. Rosjanie jeszcze przedtem, prawda, przy wyrębie lasu jakoś jeszcze bardziej udoskonalili tą, że jakieś ekonomiczne mieli ten tutaj korzyści. Tutaj o to nie chodziło. Tutaj technika była taka, że mordowywano mężczyzn, a kobiety i dzieci. Mamy zdjęcia wstrząsające Wegenera niemieckiego, bodajże lekarza czy oficera, nie pamiętam, który ten marsz przez pustynię syryjską kobiet, dzieci umierających z głodu i ocaleli ci Ormianie, którzy jakoś uciekli, i ci, którzy, ale to dosłownie dochodziło 2-3% ludzi, którzy wychodzili, więc trudno powiedzieć. Turcy mówią, to było przesiedlenie. No ładne przesiedlenie, jeżeli 2% czy 1% przesiedlanych dociera do miejsca przeznaczenia. Bez jedzenia, bez picia na pustyni. No, metoda specyficzna. Polityczne tutaj, bo mówiliśmy jakiś czas temu o panturanizmie i o tej idei, prawda, ziemi monoetnicznej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, pan profesor wspominał, że te pogromy ormiańskie były jeszcze pod koniec XIX wieku, właściwie nawet wcześniej się zaczynały próby, ale te rok 94-96 był apogeum. I chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że trzykrotnie zmieniała się władza w Turcji, czyli Imperium Osmańskie do chyba bodajże 2012 roku, czyli Abdulhamid. Potem mamy młodoturków, którzy byli socjalistami, prawda? No i nawet Ormianie, ta część, prawda, przyjechała z wielką radością, tam trwał romans przez pół roku i Ormianie popierali ten przewód młodoturecki czy przez rok. Ale potem młodoturcy, czyli zupełnie inna, przeciwna Abdulhamidowi i temu osmańskiemu systemowi prawnemu, dokonała tego samego, no, a nawet twór... W państwie dochodzi właściwie, można powiedzieć, do radykalnej politycznej rewolucji, zmiany, do porzucenia przeszłości, ale jeden element zostaje stały. Zostaje stały. A potem co mamy? 23 rok i Atatürk, ojciec współczesnej Turcji. No i on już nie mordował Ormian. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, ale dlatego, że Ormian już nie było do mordowania. Natomiast politycznie do dzisiejszego dnia jest, obowiązuje zaprzeczanie ludobójstw, prawda? To jest omawiane. Mówiliśmy o cyfrach. Turcy mówią o 300 tysiącach ofiar przesiedlenia. My twierdzimy, że to jest było więcej, 1,5 do 2 milionów. A panie profesorze, jeszcze chciałbym na chwilę powrócić na ziemię polskie, trochę później. Na ile
czy to Ormianie w Polsce. No już wówczas funkcjonuje, krótko później powstaje Druga Rzeczpospolita, która no, dużo bardziej sięga na wschód niż dzisiejsza Polska i na południe. Na ile tam ta społeczność ormiańska ma świadomość tego, co się stało? Na ile to wywołuje traumę? Czy tam są rodziny, czy są jakieś powiązania, czy raczej to jest tylko takie poczucie, że to są no, dalecy pobratymcy po krwi? To są dwie sprawy. Po pierwsze, ta, o której pan tutaj mówił, czyli poczuwanie się do solidarności z losem współbraci. Oczywiście istniało poczucie więzi z Ormianami w Turcji. Oni zresztą czasami tutaj się pojawiali w Galicji jeszcze za czasów austriackich. Ale było to poczucie, że i tu mieszkają Ormianie, i tam mieszkają Ormianie, choć oni byli bardzo różni kulturowo. W czasie I wojny światowej, gdy zaczęły się te straszne rzeczy, mimo iż prasa austriacka o tym niespecjalnie informowała, bo była prasą państwa współpracującego z Turcją, pojawił się pomysł, arcybiskup Józef Teodorowicz był jego autorem, żeby ratować tych Ormian, którzy tam giną, przesiedlając ich do Galicji Wschodniej. Oczywiście nie można było tego zrealizować w warunkach I wojny światowej. Zresztą arcybiskup no, nie był dobrze notowany przez Wiedeń, więc nie miał tutaj możliwości działania. Potem już wobec ofiar